Siemano, z tej strony Jarecki, bawimy się dalej w Hattricka. Dawno nie było jakiegoś ciekawego filmu. Jestem drużyną niepokonaną w 3 ostatnich meczach i zwycięską w 3 ostatnich spotkaniach z rzędu. Wszystko się układa, bo już teraz pilnuję tego, żeby był wystawiony skład na każdy mecz. Jak widać, 3 ostatnie mecze to były zwycięstwa. Miejsce nadal 5, ale idę do góry. Zostało mi 3 punkty do pozycji 4 straty. Ja myślę, że bez problemu te punkty uzyskam, bo zobaczmy sobie na terminarz. Ja gram u siebie tutaj z drużyną ostatnią w tabeli, a ta drużyna przede mną, do której tracę punkty, gra z liderem. Więc mam nadzieję, że tutaj lider urwie punkty. Tym bardziej, że lider gra u siebie. No to liczymy na to, że awansuję na 4 miejsce i już tutaj będę przynajmniej walczył o baraże do ligi 6. Jeśli chodzi o mistrza, no to nie mam już szans, no bo zostały 4 mecze, więc mogę zdobyć 4 mecze po 3 punkty, to jest 12 punktów jeszcze i bym miał w sumie 25 punktów. Lider w tym momencie ma 27, więc raczej sytuacja jest niemożliwa. Ewentualnie drugie miejsce, co też wątpię, że wicelider aktualny przez 4 mecze zdobędzie tylko 1 punkt, więc tutaj bym raczej celował w trzecie miejsce najwyżej, więc i tak w najlepszym wypadku czekają nas baraże. Zobaczmy sobie teraz strzelców. Widzę, że tutaj na 5 i na 6 miejscu są moi zawodnicy i Jurek Czopek. To jest oczywiście 19-letni napastnik i Gniewosz również gra na pozycji napastnika. Obydwoje mają po 6 bramek. Lider klasyfikacji strzelców w mojej lidze ma 15 bramek, więc ja trochę brakuje i wątpię, żebym tutaj walczył o pierwsze miejsce w strzelcach, no ale nigdy nic nie wiadomo. To są silniki, które tym wszystkim sterują. Jeśli chodzi o mecze, no to tutaj tak jak wiadomo, nie dość, że te 3 ostatnie mecze ligowe wygrałem, to jeszcze żadnej bramki nie straciłem, to były wyniki 7-0, 6-0 i 8-0. Teraz mam nadzieję, że również nie stracę bramki, no bo gram z ostatnim drużyną w tabeli, teoretycznie najsłabszą. Zobaczę sobie, ile ta drużyna traci bramek. 60 straconych mają najwięcej w całej lidze. Żeby było śmiesznie, to jestem 4. drużyną w takiej kolejności. No, ale różnica w strzelaniu i straceniu bramek jest gigantyczna. Tylko ja jestem taką drużyną, której się to waha. No bo na przykład lider ma 50 strzelonych i 2 stracone tylko. A ostatnia drużyna ma 4 strzelone i 60 straconych. No to już widać, że to jest bot. I drużyna, która walczy o mistrza, na przykład KS Legionowo. Okej, no jeśli chodzi o zawodników, tutaj to jest najważniejsze. Teraz patrzę, już 2 ma właśnie poziom fantastyczny. Więc zostały tutaj po 2 skille do wbicia, bo myślę, że będziemy atakować tak błyskotliwy poziom. I potem będziemy wybierać 6 zawodników, którzy zostaną sprzedani i 4, którzy zostaną, których będę trenował dalej. Albo 4 sprzedam i 6 zostanie, zobaczę jeszcze, bo tutaj chyba przejdę teraz na skuteczność. No a kolejni zawodnicy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tego nie liczę, to jest 8 zawodnik, to już jest solidny, ale 7 zawodników ma skill na poziomie znakomitym, to tutaj jeszcze po 3 skille do góry, może w tym sezonie się to uda, jeśli nie, to w przyszłym i będziemy rozważać już sprzedaże zawodników, będą pieniądze, będzie wzmocnienie drużyny, na pewno pomyślę o pomocnikach, o bramkarzu i będziemy już teraz, mam nadzieję, szli do góry. Więc to by wyglądało tak właśnie. So, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków.